Witam, zabieram się do montażu lamp ogrodowych i wymyśliłem taką metodę, troszeczkę może nietypową. Mocowanie na takich szpilkach. Średnica to jest Fi 10. Kupiłem takie metrowe odcinki. Pociąłem je na pół. Tnąc, ciąłem po skosie, to wtedy taki szpic powstał. Łatwiej będzie wbijać. Można też zrobić to nawet jeszcze lepiej. Kupić dwumetrowe odcinki. Pociąć je na trzy części, będą wtedy dłuższe, jeszcze będą stabilniejsze, ale te są dość stabilne. Lampa jest w miarę elastyczna. W razie potrącenia jakąś kosiarką czy samochodem, nic się takiego nie stanie. Tak to wygląda. Szpilki do wbijania stosujemy szablon, za chwilę pokażę. Dwie nakrętki, potem odkręcamy nakrętki, wyjmujemy szablon. A ta dolna nakrętka będzie właśnie służyła do wypoziomowania lampy, no i potem do zakontrowania. Proste narzędzia, nic specjalnie nie potrzeba. Przejdziemy tu dalej. Tutaj niestety trafiłem na jakiś beton, ale nie ma problemu, zaraz przewiercimy. I właśnie, mamy tutaj szablon, szpileczki już przygotowane do wbijania. Już są one częściowo nawet wbite, ale beton ograniczył dalsze wbijanie. Ale sobie poradzimy, jak nie to kostka dynamitu i rozwiąże nam ten problem. I wszystko będzie ładnie. Szablon obowiązkowo musi być, żeby nam ładnie pasowało później ta stopka tej lampy. I jeszcze raz powtarzam, nakrętka dolna do wypoziomowania, górna do zakontrowania. Jeżeli coś z poziomem nie bardzo wyszło, to w tym wypadku z pionem, zawsze można młoteczkiem puknąć taką szpilkę, troszeczkę ją wbić, tak żeby lampa była prosto. A tu mamy już taką lampę na gotowo. Właśnie tak wygląda. Już zamocowana. Trawka zarośnie, nic nie będzie widać. Te srebrne nakrętki, no można nałożyć jakieś kapturki czarne, albo można pędzelek, jakaś farba taka akrylowa, dobra na zewnątrz, i można je troszeczkę sobie zamaskować, jak komuś się nie podobają. I tak to wygląda. W miarę wszystko stabilne, jak dotkniemy, to się delikatnie rusza, ale na pewno wiatr jej nie przewróci, ani mocne kichnięcie. Także uważam, że metoda się sprawdziła. Można też mocować na jakichś postumentach betonowych. Są nawet takie specjalne słupki. Kiedyś mocowałem na takiej palisadzie, na takich palikach. Wbijałem takie trzy paliki 40-centymetrowe, potem wkręty metalowe. Też to się trochę trzymało, ale po kilku latach niestety drewno gnije i lampa się może przewrócić. A to powinno być wieczne. Pozdrawiam.